Dźwięk. Co to jest dźwięk? Dźwięk służy do tego, żebyśmy się między sobą porozumiewali. Ja mówię, Państwo słuchają. No, do tego służy mowa, która się tam rozwinęła w historii ludzkości od wielu, wielu lat. Muzyka też służy do tego, żebyśmy się porozumiewali. Muzyka pewnie rozwinęła się kiedyś w początkach rozwoju ludzkości jako taka boczna gałąź mowy. No, za pomocą mowy wyrażamy jakieś myśli, wyrażamy swoje uczucia. A co wyrażamy za pomocą muzyki? No przede wszystkim za pomocą muzyki wyrażamy swoje uczucia, swoje nastroje, czy to radość, czy to smutek, czy to miłość. No może spróbujmy coś tutaj zagrać, żeby zobaczyć, jak to wygląda. No i już można się uśmiechnąć, prawda? Motyw z koziołka Matołka wprawia wszystkich chyba w dobry humor. Ale tak naprawdę to, żeby mówić o muzyce, to trzeba muzykę czuć, trzeba muzykę kochać. No a to jest bardzo trudno. To tylko może zawodowi muzycy potrafią coś z tym zrobić, a nie taki fizyk jak ja. No ale spróbujmy sobie porozmawiać o różnych cechach dźwięku muzycznego. Pierwszą cechą, o której będę tu mówił, to będzie głośność, czy też, jak to mówią fizycy, natężenie dźwięku. Człowiek ma pewien naturalny próg słyszalności. Próg, kiedy dźwięk jest bardzo cichy, ale już zaczyna go słychać. Ten próg występuje przy częstotliwości 1000 Hz i mniej więcej odpowiada natężeniu 10 do minus 12 watów na metr kwadratowy. 10 do minus 12 watów na metr kwadratowy. No, spróbujmy może zobaczyć, co to znaczy. Co to znaczy średni próg słyszalności. Ja tutaj przy pomocy komputera wytworzę dźwięk o częstotliwości 1000 Hz. Bardzo cichutki, także postarajmy się, żeby była teraz absolutna cisza, a ja będę pomalutku zwiększał natężenie tego dźwięku. No, w którymś momencie można było usłyszeć ten dźwięk, prawda? To trochę zależy od człowieka, no ale mniej więcej w tym momencie, kiedy natężenie było 10 do minus 12 wata na metr kwadratowy, to był ten próg słyszalności. Natężenie, czy taki poziom głośności dźwięków mierzy się na ogół w belach, prawda? Bele to jest taka skala logarytmiczna, 10 do, prawda? Bele to jest tutaj 10 do mniej. To jest logarytm dziesiętny, prawda, ze stosunku natężeń. No więc na przykład, jeżeli natężenie dźwięku wynosi 10 do mniej 10 watów na metr kwadratowy, no to poziom natężenia wynosi 2 bele. Jednostką nieco mniejszą jest decybel, to jest 1/10 bela. No i może, żeby nie wdawać się tutaj w jakieś takie rozważania, co, prawda, postaram się podać przykłady, co to właściwie znaczy. No więc na przykład cichy szept to jest 10 decybeli. Normalna rozmowa, tak pewnie jak Państwo teraz słyszycie mój głos, to jest kilkadziesiąt, no powiedzmy 60 decybeli. Hałaśliwa fabryka, prawda, kiedy już jest tak dobrze głośno w hałaśliwej fabryce, to będzie mniej więcej 90 decybeli. No przy 120 decybelach człowieka zaczynają boleć uszy, prawda, tak jest w dyskotece na przykład, prawda, jak jest taki strasznie głośny dźwięk, że nie można rozmawiać, taki, to jest mniej więcej 120 decybeli. Wtedy zaczynają człowieka boleć uszy. Mniej więcej oczywiście, bo to zależy od człowieka. Przy 150 decybelach następuje uszkodzenie narządu słuchu. No to się tak ładnie mówi, 120 decybeli, ale co to tak naprawdę znaczy? No 120 decybeli to zgodnie z tą skalą logarytmiczną oznacza, że natężenie jest 10 do 12, czyli bilion razy silniejsze niż przy progu słyszalności. Bilion razy. To jest 1 i 12 zer. Ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, co to znaczy tak naprawdę bilion. Do tego celu dobrze jest posłużyć się przykładem z ekonomii. Prawda? Ja tutaj gdzieś mam złotówkę. O, tutaj gdzieś wyciągnę. Tu jest jedna złotówka. Co za złotówkę można kupić? No,
ulgowy bilet na autobus, gumę do rzucia, no coś takiego, prawda? A co można kupić za 1 bln zł? No to może trudno jest tak sobie wyobrazić, bo pewnie nikt nie miał do czynienia z taką sumą. Średnia pensja w Polsce to jest 2000 zł miesięcznie, 25 czy coś takiego tysięcy złotych rocznie. A ile wydają wszyscy ludzie w Polsce w ciągu jednego roku? Czy to jest 1 bln zł, czy nie? Otóż nie. Trzeba czekać rok i tam kilka, 2 czy 3 miesiące, żeby w Polsce można było wydać 1 bln zł. To jest naprawdę strasznie, strasznie dużo pieniędzy. Wszyscy ludzie, wszystkie firmy, wszystko w ciągu roku nie wydają nawet 1 bln zł. A nasze ucho jest w stanie rozróżnić małe natężenie i 1 000 000 razy większe. No, spójrzmy może wobec tego, jak wygląda ucho, prawda? Ten wspaniały narząd, który potrafi tak wspaniale rozróżniać. No, mamy tutaj muszlę uszną, tędy dźwięk wpada do ucha. Tutaj jest taki układ kostny, który rozróżnia natężenie dźwięku i tutaj nawet te bardzo, bardzo słabiutkie natężenia są analizowane przez ten układ kostny, natomiast w tym tutaj ślimaku następuje analiza częstotliwości. Tutaj słyszymy, czy dźwięki są niższe, czy dźwięki są wyższe. No i wreszcie mamy nerwy, które prowadzą do mózgu. Dźwięk analizowany jest w mózgu. Ja nie wiem, czy Państwo może zwrócili uwagę na to, że mózg bardzo lubi zajmować się analizą dźwięku. Nie lubimy ciszy, prawda, absolutnej ciszy. Mózg, prawda, cały czas czeka na jakieś sygnały dźwiękowe, które chciałby analizować. Jak te sygnały są przyjemne, jakaś taka właśnie miła muzyka, no to człowiekowi jest przyjemnie. Jak jest prawda, jakiś szum, czy nieprzyjemny, no to może to wprowadzić człowieka w zły humor. Wiem, że niektóre dźwięki są niskie, niektóre wysokie. Te niskie mają małą częstotliwość, te wysokie mają dużą częstotliwość. No, to, co człowiek słyszy, to jest mniej więcej od kilkunastu, od 16 do 20 tysięcy herców. No, w muzyce stosuje się nieco mniejszy zakres, powiedzmy od 25 do 4 tysięcy herców. Pokażę teraz Państwu dźwięki niskie i dźwięki wysokie. Więc tutaj ustawiłem komputer na 60 herców, generator. Prawda? Spróbujmy posłuchać. No, to jest mniej więcej 60 Hz. Troszkę głośno. Spróbujmy teraz uzyskać wyższą częstotliwość. Prawda? 600 Hz. No i może jeszcze jakąś wysoką. Trochę ściszymy. Prawda? 2000 Hz tutaj możemy ustawić. To jest 2000 Hz. No i może spróbujemy jeszcze jakiś bardzo wysoki dźwięk. Prawda? No, 8000 Hz. To już ledwo słychać taki pisk, prawda? Więc zdrowy, młody człowiek potrafił usłyszeć dźwięki aż do wysokości 20 tysięcy Hz. No, potem to ta zdolność zanika, przesuwa się w kierunku dźwięków niższych, także ja już pewnie nie mogę usłyszeć więcej niż jakieś tam 13, może 15 tysięcy herców. Ale każdego to czeka, nie ma co się przejmować specjalnie. Muzycy ustalili wzorce częstotliwości. Takim wzorcem, taką normą jest to, żeby dźwięk A, raz kreślne, miał 440 herców. Dźwięk A raz kreślne to jest tutaj o ten dźwięk. To jest dźwięk, to jest A raz kreślne. To jest 440 Hz. To jest norma stosowana obecnie. 440 Hz. Ale jest to stosunkowo nowa norma. W dawniejszych latach, w dawniejszych wiekach używano zupełnie innych norm. I tak na przykład organy w Anglii, prawda, w Trinity College były nastrojone w ten sposób, że ten dźwięk A raz kreślne miał 395 Hz. No, w Paryżu, prawda, XVII wiek, 400 Hz. Z drugiej strony tutaj, prawda, w Hamburgu, w
kościele świętego Jakuba Jan Sebastian Bach używał organów, które były nastrojone na 484,2 Hz, prawda? Więc zamiast tego dźwięku A rozkreślne o częstotliwości 440 Hz używał aż takiego stroju. A więc teraz posłuchajmy, jakie miał organy Bach, jak miał nastrojone. A obecna? Wyraźnie słychać różnicę. Z pojęciem częstotliwości wiąże się pojęcie konsonansów i dysonansów. Konsonanse to są dwa dźwięki, które przyjemnie współbrzmią razem, prawda? Jest na przykład tak. To jest przyjemne, to się nazywa oktawa. Prawda? Inny konsonans to jest kwinta. To jest kwinta. Prawda? Kwarta. No, to są konsonanse. Są również dysonanse. Dysonanse to są takie dźwięki, które nie brzmią przyjemnie. No, na przykład nona. To jest nona. Mała. Septyma wielka. Prawda? Półton. To jest półton. To są dźwięki, które brzmią nieprzyjemnie. No, dlaczego tak się dzieje? No, można spróbować zanalizować te dźwięki i zobaczyć. W przypadku oktawy stosunek częstotliwości niskiego dźwięku i wysokiego jest jak 2 do 1. Więc to jest stosunek dwóch małych liczb całkowitych, 2 do 1. No, w przypadku kwinty to mamy znowu stosunek dwóch małych liczb całkowitych, 3 do 2. I to znowu brzmi w miarę przyjemnie, prawda? Więc niska częstotliwość, wysoka częstotliwość, stosunek częstotliwości jak 3 do 2. W przypadku kwarty stosunek ten jest jak kwarta, prawda? Jak 4 do 3, stosunek jest znowu dany przez małe liczby całkowite i znowu brzmienie jest w miarę przyjemne. No, w przypadku natomiast dysonansu, no na przykład półtonu, stosunek jest jak 16 do 15, a więc stosunek tych jest, czy w przypadku septymy mamy 15 do 8, no więc to są większe liczby całkowite i dlatego dźwięki nie brzmią przyjemnie. To są dysonanse. Więc muzycy stosują zarówno konsonanse, te przyjemnie brzmiące współbrzmienie, jak i dysonanse do osiągnięcia takich celów, jakie uznają za właściwe. I tak na przykład w muzyce romantycznej, w muzyce Mozarta stosuje się najczęściej konsonanse, a w przypadku muzyki romantycznej, powiedzmy muzyka Chopina, jest w znacznej mierze oparta na dysonansach. No, inne brzmienie. Ta skala, o której powiedziałem, że stosunek częstotliwości jest jak małe liczby całkowite, to się nazywa skala naturalna, to ma swoje poważne wady. No, spróbujmy na przykład znaleźć, jaka jest odległość, czy jaki jest stosunek częstotliwości pomiędzy dźwiękiem C rozkreślne i A rozkreślne. No więc to jest, prawda, seksta i stosunek jest jak 5 do 3, czyli jak 1,667. No ale ja mogę również do tego A rozkreślnego dojechać, że tak powiem, w inny sposób. Mogę wziąć od C do G, od G do D, od D do A dwukreślnego i potem oktawę z powrotem. No uzyskam wówczas nieco inną częstotliwość, bardzo bliską, prawda? 1,687 zamiast 1,667. Niby blisko, ale jednak nie to samo. Prawda? Więc w zależności od tego, w jaki sposób ja dochodzę od tego od C do A, prawda, to mogę uzyskać albo taką częstotliwość dźwięku A, albo troszeczkę inną. Skala naturalna nie jest zamknięta. W XVII wieku przede wszystkim zaczęło to sprawie, jak ludzie zdali sobie sprawę z tego, że skala naturalna nie jest zamknięta, to mieli z tym potworne kłopoty. Jak mianowicie należało budować organy? Czy zrobić tę piszczałkę dla A rozkreślnego o takim stosunku, 1,667, dla stosunku do C rozkreślnego, czy też o tym stosunku 1,687, czy też może jeszcze jakimś innym, prawda? Zaczęto budować te organy coraz większe, coraz więcej piszczałek, no, żeby te różne możliwości uwzględniać. Robiło się to niesamowicie trudne i w którymś momencie trzeba to było przestać. Wprowadzono tak zwaną skalę temperowaną. Wielkim orędownikiem tej skali temperowanej był Jan Sebastian Bach, który napisał, prawda, całe mnóstwo utworów pod
preludiów, fug pod ogólnym tytułem Das Wohl temperierte Klavier, właśnie na fortepian dobrze temperowany, na skalę temperowaną. Od tego czasu to się spopularyzowało. Na czym polega skala temperowana? Skala temperowana polega na tym, że stosunek częstotliwości w zakresie oktawy to jest 2 do 1, tak jak mówiliśmy. 2 do 1 stosunki częstotliwości. Każda oktawa została podzielona na 12 półtonów, równych półtonów. 12 półtonów. Stosunki częstotliwości każdych dwóch półtonów są dokładnie takie same. I one tutaj są wypisane na ekranie. Stosunek częstotliwości dwóch sąsiednich półtonów to jest jak 12 pierwiastek z dwóch, no ale to może nie jest takie strasznie ważne. One są, prawda, wszystkie tutaj stosunki częstotliwości są wypisane. Proszę zwrócić uwagę, że o ile stosunek w oktawie 2 do 1 został zachowany, o tyle w przypadku, powiedzmy sobie, kwinty od C do G, ten stosunek wcale nie jest 3 drugie, czyli 1,5, ale 1,498. Bliziutko, ale jednak niedokładnie. Prawda? Podobnie jest w przypadku kwarty, kiedy ten stosunek miał być 4 do 3, czyli 1,333, a jest naprawdę 1,335. Tak więc w takiej skali temperowanej każdy dźwięk jest tak naprawdę troszeczkę fałszywy. Ale w sumie jest nieźle. W sumie brzmi to czysto i przyjemnie, tylko bardzo wyrafinowane ucho potrafi dostrzec różnicę pomiędzy skalą temperowaną a skalą naturalną. Ale zaletą taką jest to, że mamy skończoną liczbę klawiszy, czy tam skończoną liczbę piszczałek w organach. Spróbujmy ustawić teraz te dwa kanały naszego komputera. Najpierw oba na 1000 Hz. No spróbujmy zobaczyć, jak to słychać. To jest dźwięk o częstotliwości 1000 Hz. A teraz w jednym kanale ja częstotliwość zmienię na 1001 Hz. No spróbujmy posłuchać. Dobrze wsłuchać się, co z tego wyjdzie. Prawda? Słychać takie powolne dudnienia. Czasem dźwięk się robi troszeczkę głośniejszy, a czasem troszeczkę cichszy. Spróbujmy zrobić różnicę 2 Hz. Prawda? I troszeczkę z nieco większą częstotliwością mamy dudnienia. Dźwięk jest czasem troszeczkę głośniejszy, czasem słabszy. No, 2 Hz to jest 2 razy na sekundę. Ten dźwięk robi się troszeczkę głośniejszy, troszeczkę słabszy. Na tym polegają nakładanie się dwóch dźwięków. Prawda? W momencie, jeżeli ja zacznę rozstrajać, tutaj powiedzmy sobie damy 115 Hz czy 120 Hz, usłyszymy pewnie w miarę wyraźnie dwa dźwięki. Prawda? To jest dwudźwięk. No więc to troszkę zależy od tego, od ucha ludzkiego, kiedy on zaczyna rozróżniać wyraźnie dwa dźwięki, a kiedy mamy taką modulację tych dwóch dźwięków. Tak się na siebie dźwięki nakładają. Te dźwięki, które dotychczas tutaj Państwu pokazywałem, to są takie proste dźwięki, które tutaj oznaczane są symbolem sinusoida. W prawdziwej muzyce one zbliżone są do dźwięku wytwarzanego przez flet. Ja może tutaj Państwu pokażę, jak gra flet. To jest dźwięk fletu, udawany przez tutaj ten elektroniczny przyrząd. Ale ja mogę przestawić sobie to na coś innego, na przykład na fortepian. No, niby to samo, ale troszeczkę inaczej, prawda? Mogę wreszcie spróbować na jeszcze jakiś inny tutaj ustawić. Prawda? Według instrukcji to są skrzypce, no i tak dalej. Można sobie różne tutaj dźwięki ustawiać. Czym one się różnią od siebie, prawda? No, w muzyce to się określa, że one różnią się barwą. Prawda? Barwę można tutaj na generatorze symulować, wytwarzając sygnały, które nie są tutaj jako prosta sinusoida, ale jako coś innego, na przykład jako trójkąt. Wróćmy do sinusoidy. I jeszcze raz trójkąt. Prawda, ten dźwięk o kształcie trójkąta, prawda, ten sygnał o kształcie trójkąta daje dźwięk taki jakiś bardziej, powiedziałbym, metaliczny. Prawda? No może spróbujemy zrobić jeszcze bardziej metaliczny dźwięk. Ustawię tutaj częstotliwość na 1000 Hz w obu kanałach i spróbujmy tutaj zrobić taki prostokąt.
prawda? To jest jeszcze bardziej metaliczny dźwięk. Także patrząc na to, jaki jest kształt takiego sygnału, możemy określić, czy ten dźwięk jest bardziej taki czysty, taki jak fletu, sinusoida, czy jakiś taki bardziej ostry, nie wiem, jakiegoś innego instrumentu. Proszę Państwa, możemy sobie nawet pobawić się w tym, żeby zanalizować dźwięk. Dźwięk będziemy analizować przy pomocy oscyloskopu. Komputer i programy, o których Państwu mówiłem, pozwalają na to, żeby dźwięk analizować. A więc najprościej jest analizować dźwięk, prawda, jeżeli ja tutaj Państwu zagwizdzę. No, co było widać? Mamy tutaj dwa ekrany. Na tym ekranie tutaj z lewej strony widzieliśmy czasowy przebieg tego dźwięku, taką sinusoidę. Prawda? Na prawym ekranie, tutaj na tym, można było zobaczyć częstotliwość. No więc widzimy, że częstotliwość tego, jak ja gwizdzę, to jest mniej więcej 1000 Hz. No więc jeżeli ja teraz zagwizdzę jeszcze raz, to tutaj na tym dolnym ekranie było widać wyraźnie, że mieliśmy częstotliwość 1000 Hz, a na prawym ekranie widać było, jaki jest przebieg. Można spróbować też wytworzyć jakiś inny dźwięk. Prawda? Proszę, może jeszcze troszeczkę bardziej to wzmocnimy. Proszę zwrócić uwagę, że dźwięk, który tutaj z tej klawiatury, z tego elektronicznego przyrządu pochodzi, imitujący skrzypce, ma zupełnie inną charakterystykę niż ten mój gwizd, prawda? On ma kilka częstotliwości. I proszę, trzeba też zwrócić uwagę, że inny jest przebieg czasowy z tego sygnału, widoczny na tym czerwonym czy ciemnym ekranie, prawda? No, on bardziej przypomina taką piłę niż taką łagodną sinusoidę, która była w przypadku tego, jak gwizdałem. A więc mówiąc o barwie, możemy sobie myśleć o dwóch rzeczach. Albo możemy myśleć w ten sposób, że mamy gładkie przebiegi czasowe lub takie ostre przebiegi czasowe, trójkątne, czy takie w kształcie piły, jak przed chwilą pokazałem. No, albo że mamy jedną częstotliwość w przypadku gwizdu lub kilka częstotliwości, jak w przypadku tutaj tego dźwięku. Te inne częstotliwości to się nazywają, w fizyce nazywają się wyższe harmoniczne. Muzycy mówią na to alikwoty. Ta podstawowa częstotliwość ma 440 Hz, koło 500 tam było, następna ma 880, no i wszystkie następne są tam dwa razy większe. To ja teraz wezmę gitarę. Ta gitara to jest jeden z najbardziej popularnych instrumentów obecnie. No i popatrzmy się, jak jest zbudowana gitara. No tutaj ma takie duże pudło, prawda, rezonansowe, no i tutaj są struny, prawda, i to się nazywa podstrunnik. Struny wszystkie są naciągnięte mniej więcej tak samo, prawda? Mniej więcej tak samo. Im jest struna cieńsza, tym wydaje wyższy dźwięk, prawda? Jak ja szarpnę struną, wyższy dźwięk, niższy dźwięk, prawda? Więc wysokość dźwięku zależy od grubości struny. Wysokość dźwięku zależy też od długości struny, prawda? Granie na gitarze polega na tym, żeby taką strunę skracać. Skracać poprzez przyciśnięcie palcem, no i jak ja ją tutaj przycisnę, no to aktywna część struny jest tylko stąd do tego progu. No a jeżeli przycisnę ją wyżej, no to mamy jeszcze wyższy dźwięk, prawda? No wszystko bardzo dobrze, ale po co jest pudło rezonansowe? No, standardowa odpowiedź, którą wielu ludzi podaje, jest taka, że struna służy do, że pudło rezonansowe służy do wzmacniania dźwięku. Oczywiście coś w tym jest, że rzeczywiście bez pudła rezonansowego dźwięk wydawany przez samą strunę byłby bardzo cichy. Ale przecież tutaj nie ma żadnego wzmacniacza. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj nie ma żadnego doprowadzenia prądu, to nie jest gitara elektryczna, a więc nie ma mowy o jakimś takim wzmacnianiu. Wzmacnianie może być tylko wtedy, jeżeli energia przychodzi
skąd gdzieś z zewnątrz. Tutaj natomiast mamy w gitarze, mamy do dyspozycji tylko tyle, ile energii, ile ja włożę, szarpiąc strunę palcem. Także rola tego pudła rezonansowego wcale nie jest taka oczywista. Właściwa rolę pudła należy tłumaczyć następująca. Sama struna, jeżeli ja ją, prawda, no ona sobie drga, ale ona nie może być bardzo, nie dawać głośnego dźwięku, dlatego że jest bardzo cieniutka. Nawet ta gruba struna jest bardzo cienka przecież tak naprawdę. Ona nie może poruszyć dużej ilości powietrza. Prawda? Na to, żeby natomiast, żeby dźwięk był głośny, powinno się poruszyć dużo powietrza, żeby to powietrze drgania powietrza mogły rozchodzić się po całym tutaj pokoju. Więc na to, żeby dźwięk był głośny, potrzeba poruszyć dużo powietrza. A sama struna jest cieniutka, nie bardzo może sobie dużo powietrza poruszyć. Powietrze poruszane jest przede wszystkim przez tutaj przednią płytę gitary. Jeżeli ja szarpnę za strunę, drgania struny przenoszą się poprzez te mechaniczne tutaj urządzenia, prawda, poprzez i na pudło i drga przednia płyta, no również boczne i tylnie, ale przede wszystkim przednia płyta gitary drga. No i to ta dźwięk promieniowany jest przez przednią płytę. Płyta może poruszyć dużo powietrza, bo ma dużą powierzchnię, i wobec tego dźwięk jest silny. Oczywiście mamy tyle energii, ile ja tutaj włożę, szarpiąc strunę palcem. Energia ta jest promieniowana szybciej. Energia jest promieniowana, ucieka od tego urządzenia szybciej, jeżeli jest pudło, niż gdyby tego pudła nie było. Tak więc to, co jest wzmacniane, to jest ilość energii na jednostkę czasu, czyli moc jest wzmacniana. Natomiast ilość energii wypromieniowanej przez instrument nie zależy od tego, czy jest pudło rezonansowe, czy nie. Zawsze mamy tyle samo energii do dyspozycji, jednakże na jednostkę czasu dźwięk emitowany jest szybciej, jeżeli jest właściwe pudło rezonansowe. Tutaj mamy, prawda, rysunek skrzypiec. Skrzypce, podobnie jak i gitara, mają tutaj, prawda, pudło rezonansowe o takim wyrafinowanym kształcie i tutaj struny naciągnięte. Tak mamy widok skrzypiec z boku, pudło rezonansowe wzmocnione jest tutaj za pomocą takiego drewnianego kołka, tak zwanej duszy. Połączenie pomiędzy, takie mechaniczne pomiędzy strunami a pudłem zapewnia tutaj tak zwany podstawek o takim bardzo wyrafinowanym kształcie. Kształt jest po to, żeby taki, żeby drgania struny przenosiły się na pudło rezonansowe, ale nigdy odwrotnie, żeby drgania pudła nie przenosiły się na struny, żeby nie było sprzężenia. Także to jest jakiś taki filtr. Jeżeli pobudzimy struny do drgań za pomocą smyczka, prawda, pojawiają się drgania takiej górnej powierzchni skrzypiec, które wyglądają tak, jak tutaj to jest narysowane. Można zadać bardzo wyrafinowane pytanie, dlaczego kształt pudła rezonansowego skrzypiec jest taki, a nie inny, prawda? Dlaczego musimy mieć taki wyrafinowany kształt? O co tutaj chodzi? Chodzi o to, żeby dźwięk emitowany z instrumentu był nie tylko głośny, żeby dużo dźwięku było, prawda, żeby był emitowany, ale również, żeby dźwięk emitowany był jednorodnie we wszystkich kierunkach. Gdyby pudło rezonansowe miało kształt, powiedzmy sobie, okręgu albo prostokąta, pojawiałyby się tak zwane rezonanse. To znaczy, że niektóre dźwięki byłyby promieniowane w jedną stronę i głośne, a inne dźwięki o innej częstotliwości byłyby promieniowane słabiej, byłyby cichsze i na dodatek promieniowane na ogół w inną stronę. Ładnie by to wyglądało, gdyby jeden słuchacz siedzący z lewej strony sali słyszał trochę co innego niż słuchacz z prawej strony sali. Prawda? Dźwięk musi być promieniowany jednorodnie i musi być promieniowany niezależnie od częstotliwości. Więc trzeba dobrać taki kształt, który by spełniał te warunki. Każde dźwięk o każdej częstotliwości musi być promieniowany jednakowo, mocno i jednorodnie we wszystkie strony. Te pudła rezonansowe nigdy nie są idealne. Na ogół pozostają tam jakieś takie ślady rezonansów. Także niektóre dźwięki, jak na przykład D czy A, na skrzypcach brzmią nieco tak jaśniej niż niektóre inne dźwięki. To jest ślad takiego jakiegoś rezonansu. Dlatego też większość literatury muzycznej, takiej klasycznej,
jest pisana w tonacji D-dur, żeby często występowały te dźwięki D czy dźwięk A. No i to daje taką jakąś barwę jasną. W przypadku innych tonacji, prawda, kiedy powiedzmy S-dur, dźwięki skrzypiec są takie troszeczkę bardziej przytłumione. To jest ślad rezonansu i jakiejś takiej niedoskonałości budowy skrzypiec, którą muzycy zresztą wykorzystują, przetwarzają, zamieniają na, prawda, wadę, zamieniają na zaletę, żeby osiągnąć jakiś określony efekt dźwiękowy. Zobaczmy teraz, jak drga pudło rezonansowe w skrzypcach. Prawda? Więc to się nazywają mody drgań. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj te fale rozkładają się w sposób wysoce niesymetryczny. Prawda? Jedna częstotliwość 540 Hz, inna częstotliwość 755 Hz. Prawda? W zupełnie innym miejscu mają strzałki i węzły. Jeszcze inna, prawda, bliska w gruncie rzeczy częstotliwość 800 Hz, zupełnie inaczej rozkładają się te mody, że tak powiem, drgań. I tutaj najwyższa częstotliwość pokazana 855 Hz, zupełnie inaczej się te mody rozkładają. Drgania własne powierzchni skrzypiec, czy to przedniej, czy to tylniej, to jest jeden z trudniejszych zagadnień takiej współczesnej, może powiedzieć, akustyki. Można robić modele takich drgań komputerowe przy różnych upraszczających założeniach. Obliczenie naprawdę, jak tutaj rozkładają się te mody drgań, to jest wysoce niebanalne zadanie nawet dla współczesnych komputerów. Także należy podziwiać tych starych lutników, że potrafili tak dobrać kształt, żeby było z punktu widzenia muzyki, żeby było najlepiej. Obliczenie tego, jak powiedziałem, na komputerze wcale nie jest łatwe. Dobrze, na zakończenie posłuchajmy jeszcze fragmentu mojej ulubionej muzyki Hanka Williamsa.